Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii WWE 2K24 My GM. Przed nami pora na początek tej serii. No myślę, że w sumie z tych czterech trybów, które nagrywam, Showcase oczywiście no, daję jako pierwszy to jest film, który w ogóle nagrałem, pierwszy to jest film, który wrzucę też na kanał, ale to no, też jakby myślę, że ciekawe z tego względu, że po pierwsze to jest 40 Years of WrestleMania, jakby może powiedzieć takie 10, to jest co 10 lat, więc to się rzadko oczywiście zdarza. Więc to jest jedna rzecz, a po drugie, no Showcase jest co roku inny, o jakby innej rzeczy, o innej osobie. A Universe Mode, My GM, My Rise znaczy w sumie też jest co roku inny, ale nie ukrywam, że jakby z tych trybów mam wrażenie, że My GM to jest mój ulubiony. Zwłaszcza ten GM Mode, jak jeszcze właśnie to był GM Mode, jak to były jeszcze lata 2007-2008. SmackDown vs. Raw 2007 i 8, naprawdę wiele godzin tam spędziłem grając w GM Mode jeszcze wtedy, a nie My GM-a. I to jest, no mega tryb, uwielbiam ten tryb. W tych obecnych tutaj fajnie, że oczywiście wrócił. Myślę, że jest dobry, ale jest wiele rzeczy do ulepszenia. No jestem właśnie ciekawy, jak to będzie wyglądał w tym roku. Jestem bardzo ciekawy. W poprzednim roku, w poprzednim 2K robiłem NXT i SmackDown, jeśli dobrze pamiętam, MyGM właśnie. Tutaj zobaczymy. Na razie przejdźmy do tego. Pewnie będzie tutaj tutorial. Mam tutaj oczywiście tutorial, ale nie mam głosu, bo akurat te wszystkie właśnie, można powiedzieć, że te wszystkie tutaj sceny odnośnie tutaj lubią być copyrightowane niektóre, dlatego wolałem właśnie wyłączyć. A tutaj właśnie można powiedzieć, zobaczę tutaj właśnie na te napisy, co tutaj dosłownie Cody ma do powiedzenia. To jest właśnie myślę, że najciekawsza rzecz dla mnie, że właśnie zostały dodane te z powrotem wymiany. To jest dla mnie interesujące. Tak właśnie mówiłem, nie mam włączonych tych akurat dźwięków, bo pod showcase, jak nagrałem teraz, właśnie mam to wyłączone, bo właśnie, tak już wiem, wolę nie ryzykować z tymi, nie wiem, czy właśnie to jest od environment, czy to jest od czego, to jest jakby w tych ustawieniach głosu, ale wolę nie ryzykować z copyrightami potencjalnymi. Tutaj na tą scenę na pewno nie ma copyrightu, ale na wszystkie sceny, co pokazuję Showcase Mode, zakładam, że będą, więc właśnie wolę to mieć możliwie, że właśnie przyciszone, żeby nie było głosu, plus też potencjalnie w ogóle będę musiał wycinać sceny, no ale Showcase Mode to Showcase Mode, tutaj skupmy się na MyGM-ie. Nie ukrywam, że jakby myślę, że w miarę wiem, patrz na to, ile już grałem MyGM-a, o co tutaj chodzi, więc te tutoriale mnie szczerze aż tak mega nie interesują. No dobra, możemy zaczynać. Kogo właśnie chcę tutaj być? Jakim GM-em chciałbym być? Custom Superstar? No, nie ma to akurat żadnej osoby stworzonej. Powiem tak, Teddy Long mi się mega kojarzy ze SmackDown, a nie ukrywam, że, no nie będę ukrywał, że SmackDown to jest brand, który chce prowadzić SmackDown od małego, jak byłem dzieciakiem i zaczynałem oglądać, to był mój ulubiony brand. Mega mi się kojarzy Teddy Long ze SmackDown. Nie było go poprzednio, w poprzednich 2K23, 2K22 w MyGM-ie, więc myślę, że go wybiorę. Jest Adam Pearce, on był rok temu, Sonya Deville też była rok temu, Stephanie, Xavier Woods, nie ma Shayna McMahona, on nie wiem, czy rok temu był, czy nie, nie pamiętam. Woods, Breeze. Dziwnie byłoby prowadzić Woodsem i potencjalnie go draftować, to byłoby bardzo dziwne. Tyler Breeze właśnie to jest. Eric Bischoff, jego rok temu używałem, pamiętam. Mick Foley, Ted DiBiase, William Regal też jest super opcją. Heyman jest super opcją, ale tak już mówiłem. Chcę prowadzić SmackDown,
Jeśli ktoś bym powiedział, żebym wymienił od razu, jakby pierwszy GM, który mi się kojarzy z McDo, od razu bym powiedział Teddy Long. To jest po prostu dla mnie osoba, która mi się mega kojarzy. Wtedy, jak go oglądałem, jakby to on był właśnie GM-em, więc ja go wybieram. I właśnie, który chcę. Mamy SmackDown, oczywiście, mamy Raw, mamy NXT, mamy NXT 2.0, mamy WCW, mamy ECW. No, powiem tak, jedna seria na pewno z GM-a nie powstanie, bo w przyszłości na pewno prowadzenie ECW to było dostępne w SmackDown w 2008 i lubiałem to robić, ale nie lubiałem z jednego względu, że tam był tylko jeden pas. A jestem ciekawy, ile pasu byłoby tutaj, więc no nie ukrywam, że powiem tak, SmackDown wybiorę, tak mówiłem, ale w przyszłości ECW prowadzone jako Paul Heyman. To jest pomysł, to jest naprawdę pomysł i myślę, że to będzie zrobione, ale najpierw oczywiście skupmy się na tym pierwszym GM-ie. Myślę, że nie wiem, jakby tutaj sobie wybiorę. Myślę, że będę tutaj właśnie zrobię SmackDown vs. Raw, jakby pojedynek. Kogo chcę na Raw? Nie wiem w sumie, kogo chcę na Raw. Kogo potencjalnie? Może niech Pierce będzie na Raw, niech on prowadzi Raw. I myślę, że tyle na razie. Właśnie tu zrobię sobie GM-a, chcę pojedynek, jakby można powiedzieć, jeden na jednego. A w przyszłości może właśnie, jak będą nowe serie, inne serie, bo właśnie patrzę na to, że jest WCW, patrzę na to, że jest ECW, no to możliwe, że będę właśnie tworzył inne też. I po czym się można pobierać osoby na GM-a. Możliwe, że. Myślę, że minimum dwie serie z mojej GM-a się pojawią, więc tam będę miał więcej rywali. A tutaj właśnie chcę, jakby można powiedzieć, 1v1 takie. Jeden na jednego, SmackDown kontra Raw, Teddy Long kontra Adam Pearce. I możemy iść dalej. Tak, chcę na to właśnie. Dobra, więc opening budget. Chcę, jakby. Nie ukrywam, że chcę mieć dużo pieniędzy, żeby fajnie zacząć, można powiedzieć. Żeby fajnie zacząć, żeby móc rozdać te pieniądze. AI difficulty normal, myślę, że dam tutaj. Aha, dobra, to powiem tak, dam chyba też normal na pierwszą serię, bo właśnie pierwsza seria wolę nie zrobić sobie zbyt trudnej, można powiedzieć. Jeśli będzie za łatwa, na przykład, to będę wiedział, że następną serię zrobię sobie troszeczkę trudniejszą. A tutaj nie chcę właśnie, pierwszą serię nie chcę, żeby była zbyt trudna, bo nie będzie wtedy zbytnio fanu żadnego właśnie w tym. Player order, turn order reverses every week, brands rotate through turn order. Co to jest właśnie ten turn? Co to jakby jest? Reverse rank, round robin. Turn order reverse, no nie wiem właśnie co to jest nawet w sumie ten shake up, no to wiadomo, że tak. After some premium you'll ask to choose a shake up, aha, czyli raz na jakiś czas po jakimś pay per view, tam w sumie teraz to jest premium live event, będzie shake up, to jest spoko. Myślę, że draft pool może być tutaj, auto draft nie, match unlocks, start with few match types unlocked, additional match types will become available by improving your brand over time. No nie, wydaje mi się, jakby powinno być klasyk, jakby, bo wydaje mi się, że no jakby nie powinno być takiego, że nie wiem, przejmuję SmackDown i nie mogę przez zrobić Hell in a Cell meczu. No jakby no, coś takiego nie istnieje, można powiedzieć. Dlatego myślę, że tutaj dam klasyk. Auto draft off oczywiście. Draft pool, nie wiem właśnie, bo z jednej strony chciałbym oczywiście jak najlepsze postacie. I no nie wiem właśnie, z jednej strony The Rock, no nie wiem, ja bym chciał bardziej oczywiście jakieś prawdziwe osoby, więc kontrakt to jest w sumie. Myślę, że dam, nie wiem, w sumie jako kontrakt myślę, że dałbym wiele osób. Szczerze, jako kontrakt mógłbym dać każdego. Jako active, no to tylko bym dał te pierwsze, te najważniejsze osoby, można powiedzieć. Ile tutaj mamy? Dużo tych stron mamy. Mamy dużo tych stron. Jednak z jednej strony właśnie chciałbym, albo w sumie niech pierwsze, jakby można powiedzieć, my GM, nie będę tutaj ustawiał tego. Tak już mówię, pierwszy my GM chcę coś tak świeżo, można powiedzieć. Tak, nie chcę za dużo tutaj znowu mieszać. W następne GM-y to będę może się więcej, bardziej tutaj robił różne opcje. Właśnie jestem ciekawy tego player order, czy to będzie przed, nie wiem, że chodzi o to, że przed, nie wiem, ja pierwszy wybieram, potem komputer, potem znowu komputer i potem ja, czy właśnie, że przed, nie wiem, ja komputer, ja komputer, ja komputer, nie wiem właśnie, czy o to chodzi. To jest właśnie chyba, że to jest turn order. Brands rotate through turn order from week to week. The brand who takes the first turn this week takes their turn last in the following week and all other brands move up in turn around. Turn order is determined by rank in the reverse. Właśnie player order, nie wiem, właśnie, nie wiem, jakby. Dam to default, tak naprawdę. Dam po prostu do default, jakby było właśnie. Tak mówię, tutaj nie chcę za dużo znowu mieszać, więc tak to pewnie będzie wyglądało. Tak to pewnie będzie wyglądało. Dobra, jesteśmy chyba gotowi na to, żeby zaczynać, a więc pora zaczynać draft, pora zaczynać draft. Czy tutaj też będziemy mieli jakąś cutscenkę? Chyba już nie, sezon pierwszy. I GM will start with a budget, no tak, wiadomo, że będziemy mieli taki budżet. GMs will take turns drafting one after the other, tak? There will be 9 rounds, będzie 9 rund. Po 9 rundach, no będzie właśnie opcjonalne już draftowanie. Można draftować, ale nie musi się.
GM's can pressure to get recommendations on who to draft. A, no dobra, to nie jest to coś, co lubię zbytnio. Nie lubię właśnie tych klasy, ja może powiedzieć. Wiem, jakby, że trzeba tam budować to, ale nie ukrywam, że ja aż tak nie lubię tego zbytnio robić. Ja lubię jednak bawić, może powiedzieć, i nie patrzeć dokładnie na ten. No to te wszystkie stamina popularity, to wszystko wiem. Nie lubię zbytnio właśnie, aby tak, może patrzeć, że. A tą osobę nie wybiorę, bo ma taką klasę. Nie ukrywam jednak. Kto będzie moim pierwszym wyborem? Kto będzie moim pierwszym wyborem w tegorocznym drafcie? Nie widzę tej jednej postaci, którą jest Roman Reigns. To jest dość duże, że akurat tutaj nie ma w tym drafcie. Więc kogo wybiorę pierwszego? No, myślę, że nie ma tutaj dla mnie. Jak nie ma Romana Reignsa, to myślę, że nie ma dla mnie jakby tutaj, może powiedzieć. Nie myślę jakby dwa razy. Wiem dobrze, kogo chcę wybrać, jak nie ma Romana Reignsa. Roman był zwykle moim pierwszym pickiem. Teraz, jak nie ma Romana, będzie nim American Nightmare. Cody Rhodes jest moim pierwszym wyborem. Kogo oni wybiorą? Kogo oni wybiorą? Jestem bardzo ciekawy. No właśnie wiadomo, że tutaj będziemy mieli jakby rekomendacje dla nas. Oni wybierają niestety Becky. Niestety Becky. Ja teraz chcę wydraftować jakąś zawodniczkę i pierwsza zawodniczka, którą chcę wydraftować, to jest Bianca albo Rhea. Mam cover star jednego, można powiedzieć jedną osobę, która jest na okładce, czyli Cody'ego. Mam drugą. Biorę Rhea. Oni biorą Balora. Dobra. Ja teraz wybiorę też jakiegoś zawodnika i main event Jey Uso albo Randy Orton. Ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. A ciężko naprawdę wybrać. Randy Orton jest moim ulubionym zawodnikiem, a Jey Uso też jest opcją. Myślę, że jednak pójdę po Randy'ego. Chcę mieć mojego ulubionego zawodnika na rosterze. Oboje nie wzięli Jeya. Rich Holland, dobra, mogą brać go. Teraz. A znowu teraz chcę wziąć zawodniczkę. I dlatego wybiorę Biankę. Wybiorę Biankę. Chcę zawodnik, zawodniczka. Jey Uso nie jest wybrany. Dobra, więc mamy to zrobione. Jey Uso, main event Jey Uso jest na SmackDown. Super. To jeden z tych właśnie zawodników, których chciałem na pewno. Bayley, to też była zawodniczka, o której na pewno myślałem. Jest Charlotte potencjalnie. Jest Ronda, aż tak, myślę, że niezbyt interesuje wziąć. Charlotte jest opcją na pewno, jest Alexa Bliss, jest Shayna Baszler, jest Carmella. Kto tutaj jeszcze, ktoś może mnie bardziej zaciekawi, jest Io Sky. Io Sky wybiorę. Io Sky to jest na pewno dobra opcja dla mnie. Shani, to jest Starks, Lorenzo wybrany przez nich. Jimmy Uso, czy chce Jimmy'ego i Jeya? To jest potencjalna myśl. To jest potencjalna myśl. Nie wiem, jak właśnie, czy Braya ta wybrać. A nie wiem naprawdę, kogo teraz wybrać, właśnie to jest kilka ciekawych opcji. Z jednej strony fajnie byłoby mieć tag team, ale nie ukrywam, że potencjalna rywalizacja Jimmy i Jay brzmi mega, więc dlatego wybiorę Jimmy'ego. Mamy Jimmy'ego i Jay'a na rosterze, oni wybiorą Ivara. No i teraz przydałaby się jakaś zawodniczka, jest blisko, ktoś tam jeszcze niżej Io był. Potencjalnie jaką tutaj zawodniczkę zobaczymy jeszcze. Jest Natalia, jest Zelina Vega. Zelina Vega byłaby ciekawą opcją, myślę, że Zelinę wybiorę. Zayn Vega została tutaj wybrana, oni wybierają Natalię. Zawodnik następny, którego wybiorę, to będzie. Nie wiem, właśnie Bray Wyatt, jest Nakamura, jest Montez Ford, jest Logan Paul, jest Bobby Lashley. Na razie mam jakby. Nie wiem, kogo bym potrzebował w sumie. Nie wiem, kogo bym wybrał, naprawdę. Ciężko mi powiedzieć, kogo bym chciał wybrać. Kogo bym najbardziej chciał wybrać? Jakbym najbardziej miał powiedzieć, kogo bym chciał wybrać, no to nie ukrywam, że podoba mi się opcja, że wziąłem Bobby'ego Lashley'ego na przykład. I tego Bobby'ego szczerze wybiorę, dlatego. Dlatego właśnie jego wybierzemy. No i wybieram to niego D'Angelo. Optional drafting, dobra, czyli mamy teraz właśnie optional drafting. Wybiorę się jeszcze kogoś, jakąś zawodniczkę możemy dobrać. Charlotte, Alexa, wolałbym Alexę troszeczkę bardziej, ale i tak jeszcze zobaczmy. Carmela jest. Kto jeszcze jest, jakby jaka zawodniczka mogłaby być dla mnie ciekawa? Michin jest opcją. Piper Niven. Tegan Nox jest Tiffany Stratton. Tiffany wybiorę. Tiffany Stratton wybiorę na pewno. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak nisko, ale jest i wybiorę. Czy jest jeden właśnie zawodnik, którego bym bardzo chciał? Jeden z moich ulubionych zawodników, ale chyba go tutaj nie będzie. Tak zgaduję. Pewnie go tutaj nie będzie. Czy będzie? Nie będzie, niestety nie na Carmelo. Chciałem Carmelo Hayes, jeden z moich ulubionych zawodników, obecnie ulubiony na NXT na pewno. Jeszcze jeden zawodnik, którego wybierzemy. Nie wiem, Nakamura może? Myślę, że Shinsuke Nakamura. Czemu nie? Nakamura jest wybrany. I myślę, że teraz nie wiem, czy będę wybierał więcej. Ile mam zasobu budżetu? 300 tysięcy, zachowam sobie myślę to 300 tysięcy i zakończę draft. Tak, podoba mi się ten roster, jest to naprawdę mocny roster. Jest naprawdę mocny roster, który mi się podoba. Oni wybierają kogoś, oni jeszcze Van Hale wybierają. Czy jeszcze kogoś wybiorą? Jeszcze Michin wybierają, więc sobie tutaj women's roster sobie ulepszają. Mam 120 tysięcy, myślałem, że jeszcze kogoś będą wybierać. No, pierwszy rzut oka zniszczyliśmy, można powiedzieć, w tym drafcie. No jednak nie ma co tutaj mówić. Na pierwszy rzut oka wyglądamy znacznie lepiej. Dwie osoby więcej mamy w rosterze. Ja będę tutaj czekał na pewno będzie wiele ciekawych free agentów.
Hall of Fame. To enter the Hall of Fame and prove you are the best, be the first GM to own 10 Hall of Fame trophies. No to wiadomo jest. End of the season ties are broken by most fans, then most cars. Dobra. Trophies can be awarded through either career achievements or seasonal challenges. To też oczywiście wiemy. Entering the Hall of Fame will allow you to continue playing or retire your save file. To też są rzeczy oczywiście, które wiemy. Nie ma tutaj żadnych tutaj dużych tak naprawdę zmian. Kontynuujemy dalej. Memphis, Tennessee, pierwszy tydzień. Pierwsze nasze pay-per-view to będzie pierwsze PLE w sumie, Premium Live Event. To będzie oczywiście Hell in a Cell. Mam tutaj Triple H, który dla nas oczywiście ma pierwszą wiadomość. Good to talk to you. Just checking in to make sure SmackDown is ready for new season. Feeling confident. Ja jestem naprawdę pewny siebie i liczę, że będziemy dobrze. Możemy powiedzieć, że sobie Teddy Long może powiedzieć, że jest właśnie, no jest urodzony do tego, jest urodzony do bycia GM-em. Oczekuję dużych rzeczy od SmackDown. Będzie to na pewno niesamowite show. Będzie na pewno niesamowite show. Co ma do powiedzenia Adam Pearce? Adam Pearce tutaj. Życzę nam powodzenia. We're looking forward to it over at Raw. Dobra, obviously with the likes of Becky Lynch on our books, we think we're going to give SmackDown more than a run for its money. No, Becky myślę, że jest największą ich gwiazdą na rosterze. Więc będzie na pewno ich największą się postacią. Selector Championship. Czy mogę to właśnie nie ustawić? If a title holder ever leaves your roster, you'll need a book title match for the open title. Rozumiem. You can choose a superstar for each title or leave them empty. To mi się podoba, bo chcę właśnie zawsze, jak robiłem my GM mode dawniej, zawsze robiłem sobie na pierwszym show albo na pierwszym pay-per-view pojedynki o pas. I to właśnie chcę zrobić. A więc nie chcę tutaj żadnej osób, nie chcę żadnych tutaj osób na te żadne pasy właśnie. Chcę to mieć zwakowane. Będziemy mieć ten złoty pas, to mi się mega podoba, bo nie ukrywam, że pas World Heavyweight mi dużo mniej się podoba niż ten pas, który ma Roman, ten w sumie teraz to jest Undisputed Universal Championship. Dobra, tak właśnie już mówiłem, nie chcę wstawiać tutaj nikogo na te pasy, chcę, żeby ktoś musiał wygrać dopiero pas w walce. The Home Tab is once, no to wiemy. Journal, no jakby tutaj mam wrażenie, że właśnie dużo się aż tak nie zmieniło, zakładam, porównując do poprzedniego, więc właśnie w sumie zawsze będę tutaj go miał jako asystenta. I to czem? Nasz pierwszy tutaj power card. Black Ali Crew, to jest pierwsza rzecz, jakby tego power carda nie mieliśmy dawniej. Select an opposing brand who must use a tier 1 crew logistic. Aha, dobra, czyli mogłyby, muszą użyć najgorszą, można powiedzieć, tam logistic crew, aby tą ekipę od logistyki, można powiedzieć. Dobra. Season challenges. Use 10 power cards against other brands. Zrobimy to, myślę. Book 10 shows with a perfect drama curve. Drama curve też jakby nowa rzecz odnośnie GM. Nie słyszałem o tym. Surpass 300 in the bank. Zrobiliśmy to. Surpass 600. Zrobimy to. Book 10 shows with a charity promo. Dobra. Book 3 ambulance matches. No, ambulance match to jest jedna z rzeczy, na którą mega się nie mogę doczekać. Ale muszę jakby, nie chcę, można powiedzieć, randomowy ten ambulance match zrobić. Chcę jakby ambulance match zrobić. Nie, coś muszę mieć jakby, musi być jakaś rywalizacja, gdzie mi się to jakby perfekcji może powiedzieć nada. Free No Hold Bar zrobimy, ten show tutaj Tag Team Call Out Promo. Tag Team Call Out Promo, to mam wrażenie, że też nie było rok temu. Free Power Card During One Week, to Free Times, to jest dość duża rzecz. Book Free Backstage Brawls, dobra. To mamy tutaj w tych challenge'ach. Have at least one TLC match this week. No dość duża rzecz na pewno. Żeby już tutaj, booking your show. Myślę, że też sobie z tym poradzę, ale te tutoriale myślę, że nie są aż tak dla mnie istotne. Mamy cztery pojedynki. Dobra, mamy cztery pojedynki. Jaki chcę main event? Main event, no myślę, że w moim main evencie. A więc tak, mamy tutaj właśnie, jakie tutaj mamy stypulacje. Pierwsze też w ogóle patrzę na te stypulacje. Iron Man, Ambulance, Submission Match, No Holds Barred, Backstage Brawl, Special Guest Referee, TLC, Extreme Rules, Stables, False Count Anywhere, Last Man Standing, Hell in a Cell, Steel Cage i Casket. Czyli jakby na Casket, no po prostu aż się prosi, żeby mieć Undertakera i żeby użyć wtedy Casket meczu na pewno jakiegoś Undertaker, Kane, takie osoby. Special Guest Referee też to będzie używane. Co jakby na przykład Jimmy kontra Jay i Special Guest Referee Rikishi, ich ojciec. No to byłoby mega też na przykład. Jakby od razu takie pierwsze rzeczy, które mi do głowy przychodzą właśnie przed. To była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy na przykład, a Special Guest. W main evencie nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć Cody'ego, mój pierwszy wybór w drafcie. I on by się mógł zmierzyć właśnie z kim tutaj. Potrzebuję, nie mam wcale tej perfekcyjnie, trzech heel w trzech face. Musi być Jimmy, Nakamura lub Bobby Lashley. Jimmy i Jay to byłby mega rywalizacja po midcardowy pas według mnie. To byłaby spoko rywalizacja po midcardowy pas. Cody z kim właśnie? No to myślę, że jakby ktoś z tej dwójki. Z Nakamura ostatnio widzieliśmy go dużo w rzeczywistości, dlatego myślę, że dam go tutaj z Bobbym. Myślę, że co tutaj, Book and Interference. Mam tutaj właśnie Special Guest Referee, to jest na pewno bardzo ciekawa rzecz.
Ale nie mam tego, dobra, już myślałem, że title match oczywiście, tak już właśnie mówiłem, nie będziemy tego robili. Normal match, czy im damy na sam początek? Ambulance na pewno nie, casket match też na pewno nie. Może No Holds Barred zabukujmy im na sam początek, czemu nie? Niech No Holds Barred będzie naszym main eventem. Openerze zobaczyłbym, myślę, że zawodniczki, które możliwe, że... Z drugiej strony bym zobaczył jakiś, nie wiem, jak można zrobić, nie można zrobić jakiegoś Fatal 5 Way. Z drugiej strony bym zrobił Fatal 4 Way. Nie wiem kogo jakby, no niestety, ale taka jest prawda. Tutaj mamy oczywiście odnośnie Show Logistics, też dobrze się na tym znamy. Troszkę inny wygląd tego, ale dobrze się i tak myślę, że na tym się na pewno połapa. W każdym momencie mogę go, jakby można powiedzieć, tutaj poprosić o tą pomoc, można powiedzieć. 100 tysięcy. Tutaj mamy aż, mamy High School, mamy Concert Hall, Wrestling Center, Arena, Stadium, Colosseum, Hell in a Cell. No dobra. Tutaj mamy Backstage Crew, czyli możemy jakby kupić już, można powiedzieć, te wszystkie jakby pierwsze opcje. Manage Roster. Talent Scout to jest... aha, dobra, tutaj ten. Nie ukrywam, że jakby... Nie jestem wielkim fanem tego. Nie ukrywam, że wolę jakby używać osoby... Czy czasem... Mam nadzieję, że te Talent Scout, jakby te osoby... Fajnie, aby te osoby nie musiały być... Czy właśnie tutaj będą się pojawiały osoby, jakby może być takie, nie wiem, pokroju... Jakby, no po prostu jakby free agenci, że będą się pojawiać. Jestem bardzo ciekawy, bo jak nie, to będzie źle bardzo. Mam nadzieję, że te free agenci będą się pojawiać. Bo jednak właśnie jak nie, to nie będzie najlepiej. Właśnie tak sobie myślę, kogo bym tutaj potencjalnie zostawił? Bo chcę robić Fatal 4 o pas Women's Champion, czyli Bianca, Rhea na pewno. I no i właśnie, Zelina czy Stefani? Może zróbmy właśnie walkę dzisiaj w Openerze. Zelina, Vega kontra... A może to nie będzie w Openerze, może gdzieś tutaj mid-cardowym pojedynku. Zelina, Vega kontra Tiffany. Zwyciężczyni zawalczy w tej walce o pas Fatal 4. Tak właśnie to rozwiążmy tutaj może w taki sposób. Tutaj zobaczyłbym starcie dwóch świetnych po prostu zawodniczek absolutnie, czyli Rhea kontra Bianca. Tak teamowy pojedynek może? Tak teamowy pojedynek. Czemu nie? Niech Randy razem z Jayem zawalcza przeciwko Nakamura i Jimmy'ego. To może być taki pojedynek, który tutaj zobaczymy. Normal match, tak oczywiście. Promo. Io Sky może zrobić, bo jedynie ona może zrobić, a może zrobić w sumie charity promo, choć to kosztuje dość dużo, ale i tak może to zrobić. Promo więcej tutaj nie zrobimy, nie mamy już więcej postaci tutaj na to. 50 tysięcy kosztuje No Holds Barred, to chyba zmienię koszt tego. Chyba troszkę to zmienię, bo dość dużo. Extreme Rules też praktycznie to samo, a kosztuje znacznie mniej i myślę, że to wolę na pewno wziąć. Na początku wolę nie jakoś tego budżetu aż tak mega nie dawać. Dostajemy Select an opposing brand who must use a Tier 1 Arena Logistic. TLC match na sam początek, nie wiem, brzmi dość za mocno, bym powiedział. Czy arenę chcę? Chciałbym jednak pierwsze show szczerze zrobić na tym High School, więc tego nie zrobię, ale mogę na przykład Backstage Crew zakupić, tak? Mogę tutaj też to kupić. Nie mogę? You need more cash to asset. A tutaj mogę? Też nie mogę. You need more cash or assets to purchase. Aha, dobra. Ale... No dobra, no myślałem właśnie, że jak tutaj 50 tysięcy, no to nic. Na razie mamy tutaj właśnie, kupiłem Backstage Crew, a właśnie arenę chciałbym tutaj tam pierwszy właśnie show mieć na tej arenie najsłabszej, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało ogólnie. Czy coś jeszcze mam więcej tutaj do zrobienia? No pewnie nie. Birth of Legends, 6 random superstars on your roster will have. To wolę chyba zostawić sobie dłużej. Just a minute play. Remove all match bonuses and quality boosts plus set match XP gain to very low for all opposing brands. Dość dużo tutaj napisane, można powiedzieć. Cannot be used in week 25. To jest też, to pewnie jest ostatni tydzień, zakładam na pewno. Victor Champ, to znamy. Na razie nie będę jeszcze używał tych rzeczy. Na razie będziemy pewnie zaczynali. Mam wrażenie, że już nie ma co tutaj dłużej. A, bo miałem właśnie asset, który wykorzystałem, ale że nie mogę przed tutaj jakby you need more cash. Jakby mam 290 tysięcy, nie wiem. Ile muszę aż tak mieć tutaj dokładnie. Bo właśnie ten asset jeden wykorzystałem, o który tutaj miałem, oczywiście tak, to pudełko, można powiedzieć, takie, które tak, no to wygląda troszkę jak pudełko to. No dobra, myślę, że już właśnie nie mam tutaj więcej nic do zrobienia, myślę, że właśnie jestem gotowy na to pierwsze nasze show, które tutaj zrobimy. Z jednej strony chciałbym Randy'ego, żeby był healem, żeby była walka Cody kontra Randy o pas tutaj nasz WWE Championship, tam Undisputed Universal, zależy jak to my tutaj możemy nazywać. Więc to na pewno taka jedna rzecz, którą zrobiła się. Tutaj liczę, że będziemy mogli prawdziwe osoby, można powiedzieć, jakby tutaj potencjalnie pozyskać, bo jak nie, to będzie troszkę słabo i liczę, że właśnie będą. Dobra, więc myślę, że właśnie tak już mówię, więcej nie musimy tutaj nic robić.
show mamy zabukowane, wszystko tutaj mamy zabukowane, a więc pora na ten, na to pierwsze show. Wszystko mi się tutaj podoba na tam pierwsze show. Możemy przychodzić. Dobra, pora na pierwsze show nasze. Welcome to your show. Here you can choose to simulate, spectate or even play match. To oczywiście wszystko wiemy. Pierwsza walka będzie przesymulowana. Myślę, że Bianca i... A może w sumie, jak sobie tak myślę. Myślę sobie, patrzę na to, że jest 25 minut filmu i w pierwszym odcinku czy czasem... Albo dobra, zagram ten mecz. Myślałem sobie, czy na pewno powinienem grać? Dobra, zagram jednak ten pierwszy mecz. Jedyny mecz, który zagram, to będzie Cody i Bobby. No, inne osoby na pewno będzie też czas, żeby zagrać. Bianca kontra Rhea. Pierwszy tutaj pojedynek nasz jest zwycięski przez EST, przez Bianca Belair. Disappoint, oczywiście pierwsza walka. Zobaczymy właśnie, bardzo mnie też będzie nerwowało, nie ukrywam, że zaczęła się to rywalizacja tutaj, to super. Jak będzie mi nerwowało, jakby ocenianie pojedynków tutaj. Io Sky, pierwszej promo. 4,5 tysiąca fanów zyskanych, to super. Promo było udane. Tak, teamowe starcie. Jay Uso i Randy Orton pokonują Nakamura. Jednak nie, Nakamura i Jeannie pokonują tutaj. Walki Disappointing. Spodziewałem się, że te pierwsze walki takie będą. Pewnie właśnie coś koło Disappointing. Zelina Vega kontra Tiffany. I w tym Fatal 4-Way będzie Tiffany strata, więc Zeliny nie będzie. I main event przed nami. Main event nam został tutaj. Popularność każdy ma niską bardzo. To też jest jedna rzecz, którą zauważyłem. Czyli karta by zaczynała od takiej dość małej popularności. Myślę, że Cody to nie zawodnik, którym będę chciał, żeby wygrał. Właśnie, czyli to jest taka rzecz, którą zauważyłem. Każdy ma niską popularność, ciężko się będzie, żeby te pierwsze show, żeby te pierwsze, znaczy pojedynki były jakkolwiek dobrze oceniane, jak popularity karty ma dość niskie. Więc to będzie coś, nad czym będzie trzeba na pewno pracować. Pierwszy do ringu na pewno będzie zmierzał Cody. Pierwszy raz widzę wejść tych wszystkich tam prawie zawodników, bo jedyne co na obecną chwilę robiłem w tym 2K, to zagrałem jedną walkę w showcase, więc dosłownie nic oprócz tego więcej nie robiłem, a więc będę właśnie teraz aż pierwszy widział tutaj, jak Cody Rose będzie wchodzić, jak będzie wyglądało jego wejście. Jedno już wiem, że to jest dość długie jest to wejście, ale mam tutaj Cody'ego Rose'a w attire, który naprawdę wygląda bardzo ładnie. Ciężko powiedzieć, czy to jest w WrestleMania jego attire. Mam wrażenie, że to jest jego attire z WrestleMania, ale nie jestem w 100% pewny, bo oczywiście często zmienia te stroje, które ma Cody Rhodes. Ja nie jestem na 100% pewny, ale na pewno dobrze wygląda ten attire jego. Takie promo w takiej hali, nie wiem, czy to był rozsądny pomysł, żeby puścić te może powiedzieć, ten pyro tutaj, bo gdzie dach jest dość nisko i to mogło się nie najlepiej skończyć, ale jak nic się może powiedzieć, nie pali tutaj, nic nie ma takiego, no to znaczy, że wszystko jest dobrze. Cody Rhodes zmierza tutaj już do ringu. Pierwszy raz od nie wiem jakiego czasu pojawi się przed taką jakby publicznością. Na live event oczywiście to dużo lepiej wygląda. No ale też, można powiedzieć, to są nasze początki dopiero. SmackDown będzie stawał się, mam nadzieję, że jak najszybciej, jak najlepszym brandem. Na razie jednak właśnie chciałem zacząć na tym pierwszym właśnie, na tej jakby najtańszej, najmniejszej arenie. Chciałem zacząć, żeby może powiedzieć powolutku przez każde areny przechodzić aż do tych największych naprawdę aren, na których możemy się znajdować. Mamy Cody'ego Rhodesa, więc teraz pora na Bobby'ego Lashley'ego. Też oczywiście tak jak właśnie wszystkich tutaj innych zawodników. Pierwszy raz będę widział wejście tutaj Almighty Bobby'ego Lashley'ego. Tutaj właśnie jest jako heel jakby zaznaczony. Czy to jest pewnie początek tych jakby początek tego, jak próbowali właśnie, tak to słowo myślę, że próbowali, dobrze brzmi, próbowali robić właśnie taką grupę heel z Bobby'ego i Street Profi, zanim to nie wyszło i teraz właśnie są jakby, może powiedzieć, tymi dobrymi jakby face'ami, można powiedzieć, tak to się dokładnie mówi. No ale wejście Bobby'ego widzę, że się praktycznie nic nie różni, to tak, to właśnie, że ma to czerwone jakby, może powiedzieć, to jest troszeczkę inny, ten taki czerwony dym, że mają, to jest troszeczkę inny. Tak, to wejście Bobby'ego, widzę, że to się nie różni, więc myślę, że też możemy przechodzić dalej, a więc pora na pierwszy pojedynek, który tutaj będę grał w GM-ie. Pierwszy oczywiście też pojedynek tutaj, który właśnie będę grał w tej serii, a drugi, który ogólnie grałem, tak już mówiłem, grałem już pierwszy odcinek tutaj już grałem Showcase Modu i możemy zacząć. Cody kontra Bobby Lashley, zaczynamy pierwszy pojedynek w My GM-ie i main event pierwszy, tak naprawdę też nas przy okazji, Cody kontra Lashley. Jak na razie właśnie plan jest taki, żeby to Cody potencjalnie na pewno się zmierzyło pas i właśnie no fajnie by się mógł zmierzyć z Randy, nie ukrywam, to byłby myślę, że spoko pojedynek, spoko rywalizacja potencjalnie i spoko właśnie pierwsza walka, potencjalnie można to też byłaby rywalizacja, która się przedłużyłaby troszeczkę, czyli na przykład nie wiem, załóżmy, że na pierwszym pay-per-view i na następnym pay-per-view też bym jeszcze potencjalnie widział ich walczących razem na właśnie jakby taka rewanżowa walka, zwłaszcza jeszcze póki nie mamy zbytnio jakiegoś naprawdę dużego rosteru, to tym bardziej byłaby to na pewno dobra opcja. Bobby Lashley idzie po jakąś broń i mamy krzesło. Dobra,
Zapomniałem też przed chwilą, nie ukryłem, że to jest Extreme Rules, a więc od razu tutaj Clothesline wypada z ringu. Ja chcę podnieść to. Dobra, właśnie nie wiem czemu nie chciał zbytnio tu Cody podnieść, ale udało się. I mamy chair shot trafione tutaj. Bobby wstaje i piękny taki tutaj, coś jak arm drag, taki hip toss, nie wiem czy dokładnie, który to bardziej jest. Teraz Crown po prostu w tył głowy Bobby'ego. Kilka mocnych kopnięć. Cody ma chyba tutaj... Ale jestem ciekawy właśnie, czy Cody ma jakiś inny finisher i ogólnie jego moveset. Już widzę, że to była jego dawniej signatura, poprzednim 2K. To była jego dawniej signatura. Zakładam, że Cody Cutter na pewno. Co jest jego drugą signaturą? Nie mam pojęcia w sumie, co może być jego drugą signaturą. Teraz Clothesline w narożniku. Kilka jeszcze tutaj uderzeń. Bobby nie kontruje. Signatura... Będzie teraz pewnie. Mamy Rage. Wow, no to nie wiem, co to jest w sumie. Nie ukrywam, ale na razie chciałbym zrobić Cody Cutter i trafiamy. Pięknie, Cody Cutter trafiony. Mamy już w sumie jego stan, więc pora zrobić Crossroads po raz pierwszy w tym pojedynku i w tym 2K tak naprawdę dla mnie. I Crossroads mamy na środku ringu zrobione. Czy Bobby Lashley właśnie w taki sposób został pokonany? Mamy jeden, dość wolne liczenie, mamy dwa i nie mamy trzech. Nawet mam wrażenie, że troszkę animacja jakby tego, jak właśnie sędzia tutaj, może powiedzieć, liczy. To też jest troszkę inne. Widzę właśnie, widziałem tam, że mamy inną jakąś sygnaturę. Jestem bardzo ciekawy i zaintrygowany, może powiedzieć, jak to wygląda. Alabama Slam teraz, wykonanie Cody'ego. To jest też ruch, którego dawniej nie było. Ten Rage też jest ciekawa rzecz, tylko nie wiem właśnie, czy jak użyję to, czy czasem jakby, nie wiem, nie zabierze sygnatura przed gra, nie wiem właśnie, jak to jest. Na razie, powiem tak, na hardzie się gram na razie na hardzie, tak w ogóle właśnie. Gram na hardzie tutaj. Moonsault i fajna zmiana kamery, to mi się podoba. To też fajna taka, fajny mały szczegół. Czy finisher za chwilę będzie następny? Czy ja na pewno gram na hardzie? Możliwe właśnie, na hardzie mam ustawione, aby w ustawieniach menu głównym. Ale to wygląda, by to nie był hard, bo naprawdę był absolutnie niższy jak na razie. Nie odpowiada w ogóle, więc jeśli muszę sprawdzić, czy czasem nie mam właśnie, co tam mogłem zrobić, bo mogłem coś tam zrobić. A dobra, a czemu nie? Możemy. Jak mamy drabinę gotową, to czemu nie? Możemy to ustawić. Dawaj, zrobienia to jest gotowe, nie wiem, niezbytnio aż tak łatwo użyjemy ją tutaj. On ma finisher, na to muszę uważać na pewno. Czemu jest kontroli? Niestety mnie kontroli. Muszę uważać, on ma, nie wiem, właśnie Heartlock na pewno ma, ale czy coś oprócz tego ma, miałem mówić, czy czasem nie ma Spira. Rok temu miał z narożnika, bo tylko Spira, mamy przypięcie. Ale Cody bez żadnych problemów wstaje tutaj. Irish Sweep. Bo mnie kontruje i to ja spadam tutaj niestety na tą drabinę i nie wiedziałem, że coś takiego też można robić. Rok temu mam wrażenie, że tego nie było, a więc taki suicide dive i lądują tutaj na drabinie. To wygląda naprawdę ciekawie, choć ledwo co myślę, że Bobby przeleciał. I to dziwnie było widzieć Bobby'ego ogólnie latającego w taki sposób. On teraz... kolejna drabina, nie wiem, wydaje mi się, że wystarczająco drabin już było użytych. Kosz na śmieci, czemu nie? Tego zbytnio nie używaliśmy jakoś w poprzednim tutaj, mam wrażenie. Mam tutaj tego Rage'a, więc chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mam po prostu finisher, czy Rage to po prostu zdobycie finishera, nie wiem. Ale to jest Crossroads, w każdym nie zrobiłem Crossroads na drabinę, to byłoby piękne. Mamy przypięcia Bobim. Mamy jeden, mamy dwa. I to jest koniec tego pojedynku, więc Cody Rhodes wygrywa ten main event. Te pierwsze walki też będą takimi, można powiedzieć, po części testowymi dla mnie walkami, tak jak mówię. To są pierwsze walki, które będę rozgrywał w tym tutaj. Jak na razie pierwsze odczucia są spoko. Bym powiedział, że takie moje pierwsze odczucia z tego tutaj są spoko, ale także mówię, to dopiero jest moja ogólnie druga walka, a pierwsza walka w MyGM, więc na pewno jeszcze za wcześnie bym tutaj oceniał, ale na razie spoko bym powiedział. Na razie nie mam jakby zbyt jakichś zastrzeżeń. Cody Rhodes wygrywa walkę, bo okej, więc fajnie, przynajmniej nasz main event był lepszy niż poprzednie pojedynki, to na pewno coś fajnego na pewno. A więc możliwe, że przyszły mistrz WWE tutaj wygrywa ten pojedynek. Show Row, tutaj mają już trzy walki o pas. Ciekawe. Balor kontra Rich Holland. Balorowi też dali pas od razu. Balor wygra tą walkę. Ta walka była okej. No i właśnie też będą mega stylowo robić tę walkę. Tak, że no nie ukrywam, że ja nie chcę jakby... Przez to, że właśnie oni robią te często walki stylowe, te walki jakby nie mają aż tak dużo sensu. Przecież ta walka jakby... Kto by chciał zobaczyć walkę Ivar i The Miz kontra Tony D'Angelo i Ricochet? Nie, jakby rozumiem, że to są tam jakby, można powiedzieć, te... Tak jakby właśnie można powiedzieć, że tu jest Cruiser, tu jest Giant, więc to pasuje, ale jakby ja nie chcę tak robić. Ja zawsze robię MyGM-a, pomimo, że właśnie można powiedzieć, tak się powinno robić, jakby, no ale ja zawsze lubię robić jakby takie walki, które mają sens i które byłyby ciekawe do oglądania, a nie na przykład coś takiego. Tak samo Dajak kontra właśnie tutaj Lorenzo, no to też jakby walka bardziej na NXT, szczerze. No nie wiem, jakby też wydaje mi się, że na main rosterze może kiedyś, ale na razie nie wiem, czy to by było dla mnie aż tak interesujące. Idziemy dalej.
Tu też oczywiście tutaj nic nie zmienia praktycznie. No mieli lepsze show, mieli na pewno lepsze show. A zwykle pamiętam, że poprzednich 2K zawsze pierwszy show miał lepszy rywal. Mam 39 tysięcy fanów. 25 tysięcy też pieniędzy tutaj zarobiliśmy, dobra. Kontynuujemy tutaj na następny tydzień. Raw, tutaj mamy ich wyniki. Prematch Physio mamy tutaj. To jest parka, który dobrze znamy. Oczywiście troszeczkę tam, na dosłownie to 1000 fanów nas wyprzedzi, więc to jest nic. Na razie to jest, na razie to jest nic. Kolejny mamy tutaj show, który będzie w następnym odcinku oczywiście. Bianca, no i właśnie to jest to, co mi się nie podoba. Bianca vs. Rhea wasn't the greatest fight. Jakby one się zmierzyły, to one by praktycznie za każdym razem, jakbyśmy widzieli walkę Bianca Rhea, to zawsze byłaby fenomenalna walka. I to jest właśnie najgorsze, jakby, że właśnie tutaj muszę robić Cruiser vs. Giant, takie rzeczy. Ja będę robił takie walki, które chcę robić i tak właśnie robimy, jakby. Dla mnie to na przykład by nie było ciekawe, jakbym ja miał oglądać MyGM u kogoś i dla mnie to nie byłoby ciekawe, jakbym na przykład miałbym oglądać, że przed, nie wiem, robię Bianca przed kontra, przed, nie wiem, jakby ogólnie znaczy stylowo walki, żeby się tam dopasowało. Ja przed, nie wiem, nie chcę oglądać walk właśnie tak, już mówiłem, przed, na przykład na Raw tam było Ricochet chyba i Ricochet i co powiedziałem już, chyba Lorenzo i właśnie, nie Lorenzo, a Tony D'Angelo i Ricochet na przykład Ivara i Miza, to jest kompletnie bezsensowne. I to nie jest fajne. Wolę mieć walkę Cody Rhodes na przykład kontra Bobby Lashley, która po prostu jest sensowna i wiem, że to byłaby dużo, dużo ciekawsza walka i lepsza, ale właśnie za to znowu w sumie stylowo to nie będzie pasowało. I to jest najgorsze, żeby te style, to jest najgorsza rzecz według mnie w MyGM-ie. Kompletnie bym to wyrzucił, prawda? Te style bym kompletnie wyrzucił, to mi się bardzo nie podoba. Albo przynajmniej nie powinny mieć aż takiego ważnego impaktu, jak mają. To jest taka właśnie jedna rzecz. Dobra, więc pierwszy show jest za nami. Pierwsze show mamy za sobą, więc też pierwszy odcinek będziemy kończyli w tym momencie. Mam nadzieję, że ten pierwszy film się podobał. Było tu oczywiście, no dość dużo było tutaj do roboty naprawdę, bo nowe rzeczy, pierwszy odcinek właśnie z tego nowego tutaj, więc kilka nowości na pewno jest. Jestem bardzo ciekawy, jak właśnie to będzie wyglądało, ta seria jak będzie wyglądała. Troszkę właśnie tych talent scouts, tak mówię, tego się troszkę obawiam, bo naprawdę bardzo bym chciał, żeby tutaj były możliwe, bo nie wiem, jakby nie wyobrażam sobie, że nie będzie tutaj osób jako free agentów do podpisania, to byłoby troszeczkę szkoda. No nie, zobaczymy. Zobaczymy resztę tej rzeczy, jakie będą się działy w następnym odcinku, a teraz tak właśnie już wiem, będziemy kończyli. Jeśli film się podobał, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, kto jest oczywiście nowy też, jeśli film się podoba i jest zainteresowany tą serią, czy innymi seriami, które będą tutaj na kanale z 2K, może też oczywiście zostawić subskrypcję tutaj i oglądać dalej, a ja będę właśnie tak już mówiłem, kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!